tam będziemy dzisiaj szli. Dochodziło do prostytucji sakralnej. Ginie jest takim zdziercą. Podjedziemy do mechanika, mam na... Czyli cały rytuał! Cześć, witamy Was w kolejnym vlogu. Cześć, witajcie. Spaliśmy dziś pod Akrokoryntem. Właśnie tam będziemy dzisiaj szli i to miejsce chcemy Wam dzisiaj pokazać. Ja już chciałem tutaj być od dawna, ale od paru dni po prostu jest taka kalima, że nasz samochód jest żółty, cały czas okolica jest powita taką mgłą. No wczoraj dzisiaj... było wprost pomarańczowo i w tej mgle tak. takiej mlecznej wjeżdżaliśmy tu na górę. Dziś trochę się przejaśniło, trochę wieje, ale niby... Ale czuć taki pył. Niby z kalimą powinno przyjść takie gorące powietrze, ale jest chłodno. Fakt, że jest dopiero rano. No, nieważne, idziemy dzisiaj do Starego Koryntu. To znaczy, nie do Starego Koryntu. Do Wysokiego Koryntu. Do Wysokiego Koryntu, dokładnie. Można tutaj spokojnie przenocować pod samym Koryntem na tym parkingu, nie ma żadnych zakazów. Jak przyjechaliśmy, stało też już wiele kamperów. Było cicho, spokojnie, także dziś jest trochę więcej już osobówek, dużo ludzi tu przyjeżdża, bo zwiedzanie tego miejsca jest darmowe, więc myślę, że to też zachęca. Akrokorynt możemy zwiedzać od godziny 8.30 do 15.30. No i przykra wiadomość, jeżeli ktoś ma pieska, no to niestety z pieskiem nie można. No jest znaki, nie można wprowadzać piesków, niestety. Kryczamy do środka, stąpając po tym starożytnym bruku przez bramę, która jest podobno najlepiej zachowaną częścią Akrokoryntu. Monia poszła się przebrać, bo przestało wiać, zrobiło się gorąco. Tak to jest z kobietkami. Jestem. Akrokorynt to wzgórze o wysokości 575 metrów. Na szczęście parking jest położony dosyć wysoko, więc nie miałam tak daleko, nie musiałam się wspinać drugi raz jakoś strasznie. No jest ciepło, więc trzeba się było przebrać, bo chyba bym nie wytrzymała w tych grubych ubraniach. No jesteśmy na Akropolu. Tak, no nie jest to Akropol ateński, ale trzeba pamiętać, że każde greckie polis miało swój Akropol, czyli górne miasto. Pełniło ono dwie funkcje. Pierwsza to funkcja obronna, zazwyczaj budowano w tych miejscach fortece, a druga to kult religijny. I miał tu miejsce kult religijny. Pewnie słyszeliście o córach Koryntu, ale o tym kontrowersyjnym temacie porozmawiamy za chwilę. Cała forteca jest otoczona potężnym murem, jak pewnie zauważyliście. Niektóre jego fragmenty są nawet z IV wieku przed naszą erą. Także dosyć leciwa budowla. Myślę, że te mury tak dobrze się zachowały do dnia dzisiejszego, bo to strategiczne miejsce zajmowali wszyscy, którzy podbijali te tereny. Czy to Wenecjanie, Rzymianie, Turcy, Osmańscy. No i też z różnych tych epok zachowało się tu wiele budowli. I tak oto za mną znajduje się wieża wybudowana przez Franków, którzy stacjonowali na tych terenach. Grecki kościół prawosławny Agios Dimitrios. Otomańska łaźnia. Wczesnobizantyjski kościół. W całkiem niezłym stanie zachował się również otomański meczet. Nie ma co prawda już minaretu, ale widać ciągle tą kopułkę na dachu. Docieramy już prawie na szczyt tego wzgórza. No wspinaczka, powiem Wam, w ten chłodny dzień jest dosyć wyczerpująca. Nie wyobrażam sobie zwiedzać tego miejsca w jakieś duże upały. Doszliśmy na miejsce. Po tej wspinaczce jesteśmy w najwyższym punkcie Akrokoryntu, gdzie stała owiana mitami i legendą świątynia Afrodyty.
Według mitu bogini miłości Afrodyta otrzymała Akrokorynt od boga słońca Heliosa. No dziś niewiele z tego pozostało. Kupa kamieni, każdy mówi, że nie warto tu wchodzić, ale ja myślę, że warto dla widoku, który stąd się rozpościera. No dobra, to wracamy do tego kontrowersyjnego tematu. Otóż wyobraźcie sobie, że w tej świątyni dochodziło do prostytucji sakralnej. Kapłanki oddawały się możnowładcom i dostojnikom, którzy tutaj przybywali z ofiarami i z prośbami. No niby to było w ofierze Afrodycie, ale tak naprawdę no, zgarniały za to naprawdę duże pieniądze. Były to kobiety bogate, dobrze usytuowane. Są również wzmianki wskazujące na to, że kapłani również się, że tak powiem, oddawali temu procederowi sakralnemu. Dużo kobiet przybywało tu z całej okolicy, no bo można było tu dobrze podobno zarobić. Ale najnowsze badania wskazują na to, że ofiara ta polegała na tym, że większość ich zarobków była przekazywana właśnie na cele świątyni. Także sutenerstwo, prostytucja szerzyły się już wieki temu. No nie ma się co dziwić, było to najbogatsze państwo ówczesnego czasu. Za panowania Rzymian Horacy wspomina w swoich pamiętnikach, że nie każdemu jest dane widzieć Korynt. Także no, przybywała tu elita po prostu ówczesnego świata, także no, nie ma się co dziwić, że ta prostytucja się tutaj szerzyła. Nie każdego było stać na Korynt, bo dokładnie. Było to miejsce drogie, ale też bardzo rozrywkowe, jak widać. Tak, no nawet święty Paweł w swych listach do Koryntian wspomina o rozwiązłości mieszkańców tego miasta. Także to jest chyba jeden z najlepszych dowodów, co się tutaj działo. Gdzieś no. Możemy sobie to tylko wyobrazić, także resztę tak. Zostawiamy waszej wyobraźni. Ale... No ale nie uważacie, że jest teraz w dzisiejszych czasach to samo, że w tych dużych miastach no, jest ta prostytucja, są imprezy na całego i nic się w sumie nie zmienia. Przez nic te się dwa nie zmienia, tysiące tak. lat nic się nie zmieniło. No cóż, idziemy dalej zwiedzać to piękne wzgórze i podziwiać te cudowne widoki. Szkoda, że ta kalima tu cały czas no, troszeczkę jeszcze jest mgła. Ale tu jest chociaż chłodniejszy wiaterek, także no. Można się schłodzić tak. Po wejściu na to wzgórze. Niesamowite miejsce, fajna wędrówka i historyczna, i troszeczkę wysiłku, trochę można się tak. wypocić. No i też fajnie działa na wyobraźnię, bo jednak no, dużo nie pozostało po tym pięknym miejscu, ale jest bardzo fajnie. Lecimy teraz do Wana, bo chcieliśmy jeszcze zdążyć na lokalny targ. Ale nie wiem, czy zdążymy, bo trochę nam się tu dłużej zeszło. Niby mówią, że miejsce to zwiedza się godzinę. Nam to chyba zajęło co najmniej dwie albo trzy. No bo rozkoszowaliśmy się każdą chwilą. No i to jest chyba najważniejsze. Nie ma co tak przebiec i polecieć dalej. No w każdym bądź razie, jak nie zdążymy na targ, to pojedziemy do Lidla. Wiecie, uciekamy z tej wiecznej krainy. Tu nie ma co czekać. W sumie to dobrze zaczęło wiać, bo trochę rozwiewa tą kalimę. W międzyczasie, jak będziemy jechali, to się filmek ładuje dla Was. Bo troszeczkę, że tak powiem, zapomnieliśmy. Czasu nie mamy. Czasu nie mamy, dokładnie. Zresztą internet też nie jest jakiś super. A, Monia, musimy napompować powietrze. Jaki był, widziałaś to? Ja pierdzielę, wysoko. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy w Naftio. Chcemy zrobić tutaj zakupy na bazarze. Dzisiaj dzień handlowy, środa. Przy okazji również mam nadzieję, że zrobimy w tym mieście serwis, ciapka. No bo już przyszedł ten czas, że trzeba wymienić olej. Filtry. Myślałem, że zrobię to w Turcji, ale niestety kilometry lecą jak szalone. No, takie sprawy do załatwienia.
No niestety chyba z bazarku nici, bo już się wszyscy zbierają. Kurde, myślałem, że on dłużej tu jest czynny. Niestety bazaru nie było, więc tak jak mówiliśmy, idziemy do Lidla. A raczej ja idę, bo Paweł pilnuje laptopa, bo ładuje się cały czas film jeszcze, także czekaj Pawełku na mnie. Świeża dostawa warzyw, niestety nie z bazaru, ale do soboty nam starcza, w sobotę będzie znowu bazar. Czy się tam wszystko? Bo miejsc już pełno jest, ale dobra, to będzie tu do koszyka jeszcze. Za chwilkę podjedziemy do mechanika, mam namiar na fajny warsztat. Oliwia nam poleciła, naprawiała tam swojego kampera. Podobno jest to specjalista od naprawy kamperów, także... Tak, i nie jest takim zdziercą. Traktuje ludzi poważnie i z szacunkiem. Nie jest drogi, można też sobie tam przenocować u niego na placu, jeżeli naprawa zajmuje dużo czasu. Oliwii nawet zaproponował prysznic, tylko nie wiem, czy dlatego, że była dziewczyną. Singielką. Singielką, czy po prostu no, takim jest uprzejmy. No zobaczymy, co nam zaproponuje. Może dla parnie jest taki miły. Może nie, dobra, zobaczymy. Z mechanikiem jestem umówiony na jutro na godzinę 12-13, także serwis ogarnięty. A teraz jedziemy do Argos spotkać się z Markiem i z Wiolą. Marek nam zaproponował obiad w restauracji. Podobno podają tam kurczaka, jedynego w swoim rodzaju na całą Grecję. Także nie wiem, co to jest. Jest to jakaś niespodzianka. Zobaczymy. A wy razem z nami. Marek z Wiolą już na nas czekają, także ogarniamy się i lecimy. Stoimy na tej samej miejscówce co ostatnio, przy takim tutaj bazarku, placu głównym w sumie w Argos. No, także idziemy do restauracji, zobaczymy jak ten kurczak wygląda. Wrócimy sobie powolutku tutaj razem do restauracji. Marek mi właśnie opowiedział ciekawą historię a propos Herkulesa. Podobno w Argos właśnie ta mitologiczna postać mieszkała, tak? No i to jest właśnie najpiękniejsze w tym mieście, że się szczycimy tym pięknym nazwiskiem, bo tu się najprawdopodobniej, o czym mówi mitologia, urodził sam właśnie Herkules. I to dokładnie w roku 300 przed naszą erą. A ta druga miejscowość? Tyryntia, tak? No ta właśnie Tyryntia to jest miejscowość, gdzie był, można powiedzieć, taki akropol. W obecnych czasach można powiedzieć zamek. No i on tam urzędował, tam pracował, tam się spotykał, tam można powiedzieć działał. A tutaj w tym mieście się urodził. No i tu pewnie się tylko urodził. Ten pomnik dosyć ciekawy jest w centrum Argos. Także wszyscy są zachwyceni pomnikiem Herkulesa, bo się nikt nie spodziewa. Szczególnie kobiety. Szczególnie kobiety się wpatrują w jego silne, umieśnione ramiona. I nie tylko. Idziemy teraz zobaczyć, co takiego jest specjalnego w tych kurczakach. Jak one są przygotowywane, przyrządzane, pieczone. Zobaczmy. Drzewo przygotowywane jest w tym piecu, a później z niego wszystko jest przekładane tu, tej właśnie, gdzie jest główny rożen. Najpierw kurczaczki są lekko podsmażone, żeby nic im się nie działo w przyszłości, żeby się szybko nie psuły, a dopiero później przed podaniem są rzucone na rożen, na pełny ogień i tak się powolutku pieką. Dostałem pozwolenie przekręcenia kurczaka. Tak? Wow, ale zobaczcie jak on jest rozpołowiony i rozpłaszczony całkiem. Tak. Prosto? A, to jest, aha, okej. Okay, to, tak, ciach.
Super, no, czyli cały rytuał. Dobra, fajnie. No kurczak wygląda wyśmienicie. Powiedz Marek, no dlaczego on jest taki wyjątkowy? Bo mi się wydaje, że chyba ten sos robi robotę. No i właśnie to jest po grecku takie słowo mystyko, czyli to jest taka tajemnica tych smaków, że właśnie to jest ten sos do kurczaka, który dodaje smak temu mięsu. I wyobraźmy sobie, że to co jest najważniejsze, że to jest wymysł tutaj tego regionu, Argolidy, że pojedziemy w inne regiony Grecji, i nie będzie takiego sosu, czyli musimy się delektować tym sosem, bo jakby był bez niego, to by ten kurczak nie miał takiego wspaniałego smaku, który za chwileczkę poznacie. A co tam jest takiego? Cytryna, no, cytrynowy się... jest? No podobno no, przepis jest po prostu nieznany. Przepis tak? jest wielką tajemnicą wszystkich restauracji, nikt nie chce zdradzić. Ja tylko wam podpowiem, że całą bazą tego sosu, co tutaj na pewno się nie domyślicie, to jest olej. I wyobraźmy sobie, że nawet go tutaj nie widać. Czyli to jest olej z oliwek no to i to jest podstawa. Mi się wydaje, że on się nie nudzi, bo jest ten sos kwaskowy. Ja nie wiem, co tu jest w środku. Spiro, a po sydach jest felina rotisi, a po salca ena sydagi. Boris napis, bladi. Ladi pan, nie? Lemoni, tak się to katalaweni, nie ladi, tak się. Pycha. Czyli ja się go zapytałem, czy może zdradzić jeden czy dwa składniki? On powiedział, no jaki byś chciał? A ja mówię, już mu odpowiedziałem, na pewno olej jest. On powiedział, no to jest podstawa. Czyli tak jak wam mówiłem. Aha. A potem mówię, a drugim to jest cytryna, a on mówi, to żadna nowość, nie? No i tyle, starczy ci. No, czyli resztę się musimy domyślać. Resztę się musicie domyślić, bo już nie zdradzić dalej. Podają tego kurczaka gdzieś indziej też w ten sposób, z takim też. Sosem? Też, ale tylko, tu jest najlepszy. Tylko ten sos nie będzie aż taki dobry, zobaczcie. To już pewnie taki trochę podrabiany, nie? A jak się nazywa tak ten kurczak po grecku? Ten styl robienia. Kotopulo me salce lemoniu, tak by trzeba powiedzieć. Czyli tak jakby kurczak w cytrynie. No właśnie. W sosie cytrynowym. A jak jest kurczak po grecku? Kotopulo. Kotopulo? Kotopulo. Kotopulo. Inaczej jak my mamy, kotopulo. Mamy, wiesz, takie przezwisko kotopulo. Wczorajszy wieczór trochę nam się przedłużył. Nic już nie nagraliśmy. Dziękujemy Violi i Markowi za ten cudowny wieczór, za tą kulinarną ucztę. Nie, no było po prostu super. Restaurację możemy w 100% polecić. Kurczak był po prostu wyborny. No nigdzie nie zjecie takiego kurczaka, no. Naprawdę. Marek dobrze mówił. Link wrzucimy pod filmem. No a my przyjechaliśmy na wzgórze, tu w Argos, koło zamku Larisa. Tak, podziwiamy właśnie panoramę, słońko wyszło, chmury gdzieś wiaterek przewiał i będziemy się powolutku zbierali z tej miejscóweczki. Zobaczcie, jak to jest pięknie. Pięknie, ale jak było cicho, spaliśmy do 9:00. No, po takim wieczorze musieliśmy trochę odespać. Dobra, słuchajcie, będziemy kończyli tego vloga. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę. Zostawcie jakiś komentarz. Kto nas nie subskrybuje, zapraszamy do subskrybowania naszego kanału i widzimy się za kilka dni. Trzymajcie się. Hejka. Hej. Synonim tego słowa. Nie. Dobra, no to jeszcze raz. No. Otomański meczet. Znajduje się wieża, którą wydub... Kurna, Monia, pomożesz mi do piczy.